W Polsce PiS leci rakieta, która, tak jak pan powiedział, może przenosić głowicę atomową. Duży odcinek naszego kraju. Połowę Polski tak. Pokonuje, zostaje zrzucona na polską ziemię i właściwie nic się nie dzieje. Jest szukana kilka dni, potem nikt jej nie szuka przez długie miesiące. No i wychodzi minister obrony narodowej i to są dwie najbardziej szokujące rzeczy. Nikt nie informuje polskich obywateli, nikt nie ogłasza żadnego alarmu, nie daje im możliwości ochrony swojego życia czy zdrowia. Potem nie informuje przełożonych. Nie ma żadnej koordynacji działań pomiędzy prezydentem, zwierzchnikiem sił zbrojnych, premierem, który się o tym w ogóle nie dowiaduje. Znaczy to pokazuje, że poziom skłócenia w obecnej ekipy rządzącej jest tak duży, że właściwie bezpieczeństwo nasze, naszych dzieci jest po prostu zagrożone. Tu widać, że ci ludzie po prostu z nienawiści do siebie, z tych takich wewnętrznych konfliktów nie są w stanie wykonywać swoich obowiązków.